Witajcie kochani, witam was, moi drodzy serdecznie, z tej strony Yuken, a przed wami już 12 odcinek z Farming Simulatora 22, z serii pierwszej, której no może większość osób nadal w to nie wierzy, ale mam swoją pierwszą styczność z Farming Simulatorem 22 i w ogóle z farmingiem, a więc uczę się wielu rzeczy na waszych oczach popełniam błędy, ale również na waszych oczach właśnie postanowiłem, jako człowiek bez doświadczenia w rolnictwie, dorobić się czegoś fajnego. Tą tutaj strefę przemysłową, nazwijmy roboczo, zaraz do niej wrócimy. Pokazywałem ją w ostatnim odcinku i dziś tutaj ten odcinek będzie w tym miejscu się rozgrywał. Natomiast muszę wam pokazać teren, na którym było nasze gospodarstwo, na którym sprzedałem wszystko, co miałem. To macie w poprzednich odcinkach, ale w nawiązaniu do poprzedniego odcinka zobaczcie. Tutaj, gdzie było to pierwsze pole, gdzie były posadzone drzewa, to wszystko udało mi się pościnać. No, jest to czasochłonne, nie ma co. Więc zostaje nam tam jeszcze to drugie pole, które mieliśmy obsadzone do pościnania. No, troszkę, jak widzicie, tego ścinania drzewek jeszcze będzie. Wszędzie mamy drzewa, to jakiś koleś nimi łazi, albo kobieta, nie wiem, nie widzę. Ale mniejsza o to, bo my się skupiamy, moi drodzy, na nas, bo my tu jesteśmy ważniejsi. A więc przechodzimy, moi drodzy, zgodnie z zapowiedzią, bo ostatnio wywoziliśmy drewno do tartaku. Jedno tylko uzupełnienie. Ja myślę, że chyba nagram o tym poradnik, bo myślę, że wiele osób początkujących może mieć ten sam problem, jaki ja miałem. A skoro udało mi się to odkryć, to chętnie się z tym podzielę. Jak w ogóle wygląda ten proces produkcji drewna? Otóż da się zrobić to jednak w taki sposób, aby dostarczamy do tartaku drewno, z drewna są produkowane deski, które automatycznie są przetransportowywane do cieśli, który to cieśla nam produkuje meble. I na meblach oczywiście dzisiaj się skupimy, także zobaczymy, ile nam się uda zarobić. Myślę, że bańka powinna być przekroczona. Natomiast oczywiście mógłbym zrobić również tak, że z cieśli automatycznie sprzedaję te meble do tego supermarketu, który wybudowaliśmy. Natomiast uważam, że to już by było zbyt proste. Bo wiecie, generalnie ja jestem człowiekiem, który uważa, że tutaj jakiś realizm jest wskazany. No może gdzieś nagniemy ten realizm minimalnie, ale no jednak no to nie daje przyjemności, jeśli to wszystko działoby się automatycznie. Według mnie koło biznesu trzeba chodzić, trzeba go pilnować. I tak jak ten jeszcze proces dostarczania desek automatyczny startaku do... Jeśli można w jakiś tam sposób widzowie wytłumaczyć, że pan Heniu bierze widłaka, czy bierze nawet paleciaka i te deski dostarcza, te cieśle są tak blisko, że można przyjąć, że jak najbardziej spoko. Także poustawiałem sobie, moi drodzy, wszystko. Będziemy to rozgrywali tym oto pięknym manikiem. Według mnie on jest idealny tutaj na te tereny. Będziemy ładować palety z tymi oto meblami, które będziemy wywozili. Oczywiście troszkę sprzedam w maju, przewinę czas, troszkę sprzedam w czerwcu, bo moi drodzy, to jest też bardzo ważna informacja, którą no, trzeba śledzić. To zobaczcie. Żadna pszenica nas tu nie interesuje oczywiście, a interesują nas meble. Generalnie chcę sprzedawać w supermarkecie, bo mam bliżej, już tam te 100 dolarów, to myślę, czy euro mogę sobie podarować. Natomiast ta cena w tym supermarkecie powinna być wyższa, moi drodzy, w czerwcu. I powinna być 6400. Myślę, że spokojnie się w tym czasie uwiniemy, no bo po prostu sobie spowolnię czas, czy tam ustawię na czas rzeczywisty, także my sobie szybko przesuniemy, wy też przy okazji zobaczycie, jak tu fajnie to wszystko wygląda w nocy i w czerwcu będziemy sprzedawali meble, czyli mój już tutaj taki plan na biznes z meblami jest taki, żeby to przez cały rok produkować, na ile się da, lub chociaż co pół roku sprzedawać. Tylko będę obserwował te wahania cen, bo wiadomo, że no nie ma co sprzedawać, kiedy tracimy. Także na razie autoładowania jeszcze nie włączam. Też mógłbym sobie już załadować de facto w tym przyspieszonym czasie, moi drodzy. Mógłbym sobie już załadować, czemu by nie. Troszkę czasem to się byle jak ładuje, niestety. Nie mamy na to, widzowie, wpływu, no ale to już tam, wiecie, już nie będziemy się szczypali, żeby na 100% nam załadowało. Chyba powinno jeszcze jeden rządek, bo powinno być tak... Aha, bo tu nam od razu... Dobra, bo tu nam od razu wyskoczyły kolejne, bo tam mamy jako przechowywanie ustawione. Jest to bardzo fajna funkcja, że po prostu ten...
że nie musimy chodzić do tego cieśli i żeby nam wydawał te palety, tylko one jakby automatycznie wydajemy, tylko sobie podjeżdżamy. To już sobie zrobiłem takie troszeczkę ułatwienie i tego autoloada sobie włączyłem. Dobra, mamy czerwiec. Widzowie, mamy czerwiec. No już zrobimy to w nocy, nie ma problemu, niech będzie czas rzeczywisty. Pierwsze 16 palet chyba, bo z tego co pamiętam, tak, to jest 16 tysięcy litrów, to jest 16 palet. Tu bym musiał sobie troszeczkę, słuchajcie, chyba popracować nad tym wjazdem, że tutaj ściąć trochę ten żywopłot. Trochę jeszcze tutaj to zrobię, żeby tak łatwiej się tu podjeżdżało, bo to nie ukrywam, mi troszeczkę tutaj sprawia problem. Trzeba podjechać do tego marketu wzdłuż, także tutaj trochę spieprzyłem, no ale to jest kwestia już bardziej projektowania i takich drobnych poprawek. Mieliśmy na koncie 100, zresztą będziemy widzieli, ile sprzedane produkty w zestawieniu, więc myślę, że tu nie ma co się aż tak, widzowie, szczypać. Zobaczymy w ogólnym podsumowaniu miesiąca, bo nic więcej nie zamierzam chyba sprzedawać. No ale 100 tysięcy, zobaczcie, zarobiłem, no tak, około 100 tysięcy na 16 paletach. Jeszcze upewnijmy się, jak to, moi drodzy, wygląda z wahaniami cen. No lipiec jest tutaj, pokazuje, że lipiec jest jeszcze wyższy według tych wahań. Nagle zmienili zdanie, słuchajcie. Także ten rok inaczej. No ale dobra, 6300, zobaczcie. Myślę, że cena jest całkiem spoko. Już tam nie będziemy się, wiecie, o 200 euro szczypać, bo to nie ma moim zdaniem sensu. Pierwszy kurs za nami. Ważne, aby za szybko pod to nie podjeżdżać, bo jak widzicie, się potem będą te palety krzywo ładowały. Już sobie trochę autoloadem ułatwiłem życie. Tu nam od razu wypluło. To w sumie nie ma znaczenia z którego, bo ja chcę te markety, te cieśle do zera. O, tutaj coś w ogóle się dziwnie załadowało. Dobra, nie wiem, czy też jest 16 palet. No już nie będziemy, wiecie co, to już nie ma znaczenia w sumie, ile palet zawozimy na raz. Bo i tak wszystko do zera chcemy wyczyścić. Wszystkie cieśle, a ponieważ mamy czas rzeczywisty, no to w tym czasie nam produkcja nie będzie się odbywała. No na pewno, moi drodzy, tutaj to ogarnę. To wam obiecuję, pokażę wam w następnym odcinku, bo tu jest troszkę to niewygodne. Ten żywopłot to tak średnio. O, kolejne 100 tysięcy, czyli 100 tysięcy na jednym kursie takim manikiem, który no nie jest może zbyt wielki. Tam wtedy wiem, że 250 dostawaliśmy, ale pamiętajcie, że też lawetę wieźliśmy taką ogromną. Więc to też tak, no... No, co wam mam powiedzieć? Nie czekamy, nie chce mi się czekać, aż wypluję. Teraz, żeby mi tu desek nie załadowało, bo tam jakieś deski są jeszcze. Do zera, słuchajcie, wszystko chcę totalnie do zera wypluć. Już nie ma znaczenia, tak jak mówię, w jakiej my to kolejności będziemy zbierali, skąd ile, bo wszędzie do zera. I automatycznie, jak widzicie, pasy się zapinają. No nie zawsze ten autoload ładnie, estetycznie to załaduje, no ale coś kosztem czegoś. Ja uważam, że i tak jest, mógłbym to ustawić automatycznie, żeby się sprzedawało, a chcę trochę pracy wykonać, bo daje mi to po prostu satysfakcję. Daje mi to satysfakcję i chcę sprawdzić, ile tej kasy wejdzie. Co zrobię z tą kasą, którą zarobię, to od razu wam powiem, że będziemy się, widzowie, mocno zastanawiali. Może to będzie też kolejna inwestycja. Myślę, że na pewno się nie spodziewajcie, że... Nie spodziewajcie się, że ja za to od razu haciendę będę budował. Tak to nie będziemy robić. O, tutaj coś szybciej wypluwa. No dobra, no jak to tak szybko mi wypluwać, to dobra, no. Nie wiem, coś jeden cieśla inaczej, drugi inaczej, ale to jest nieistotne. Nie wnikajmy. Słuchajcie, moi drodzy, no generalnie, no... Zainwestujemy. Ja chcę kupić jakieś pole, chcę troszeczkę też rolnictwem się pobawić, żeby w tym czasie, co nam się będą meble produkowały, co będziemy, słuchajcie, dostarczali drewno do tartaka. Dobra, może zaczniemy od tego na końcu. To chciałbym w tym czasie, słuchajcie, troszkę obrabiać pola, wiecie, pobawić się, no bo jednak to jest farming simulator, a nie symulator budowy mebli, tak?
produkcji mebli, także... Który to jest kurs? Chyba trzeci. Nie, no było 100 tysięcy, jest 500, czyli czwarty kurs. Cztery kursy musieliśmy zrobić, nie? Bo po 100 tysięcy na kursie. Czyli myślę, że milion powinniśmy przekroczyć. No, inwestycja tutaj była spora, bo pamiętajcie, że na tą firmę i na drzewa zainwestowaliśmy wszystko, co mieliśmy na naszej działce, więc to też... Tam też sporo było straty, bo jednak te maszyny używane, jak sprzedawałem, no to wiadomo, że za nie się dostawało o wiele mniej. Fajnie, że ten autoload mi się sam nie włącza, bo czasem były jaja z tego powodu. Wolę to kontrolować, żeby tych jaj nie było. No jestem ciekaw. Jestem naprawdę mocno ciekaw, ile my tu, moi drodzy, zarobimy kasiorki. O, jak już wypluwa, to już... Jak już wypluwa, to już niech wypluwa. I na pewno zainwestujemy, myślę, że właśnie w jakieś pole. O, światła sobie włączymy. Zobaczcie w ogóle, jak tu jest jasno. Tak, no trochę pracy mnie to kosztowało, żeby to tak ładnie wszystko wyglądało. Ale tak jak mówię, no tutaj ta część będzie leciutko chyba przerobiona. Coś tu przerobię. Coś mi się tu nie podoba w tej części. Niby tak dużo miejsca zrobiłem, ale jednak wbrew pozorom mało. Myślę, że zrobię to o wiele ładniej estetycznie. Żeby tu była zawrotka do marketu fajna, a tam też myślę, gdzie ta kłoda leży, aż tyle tego miejsca nie potrzebujemy. Także ogarniemy, słuchajcie, to inaczej, myślę. Ten jak szybko wypluwa te palety. Czyli chyba już do zera go wycykaliśmy, skoro nic więcej nie chce wypluć. Chyba, że na magazynie coś mieli. Będziemy sprawdzali później. No, 16 tysięcy litrów, czyli 16 palet, bo paleta ma 1000 litrów. I za taką... No, czekajcie, bo oni płacą 6300 za 1000 litrów. No to za 10 palet, no 101, to za 10 palet mamy 63 tysiące, tak? No to automatycznie za 16 palet może tak być. Może tak być, moi drodzy. I tam pokazywałem wam, wybudowałem taki magazyn do drewna, ale coś mi się nie podobało, były lepsze budynki, ładniejsze, w sensie, bo chciałem, żeby to też jakoś fajnie wyglądało, że te bale tego drewna leżą. O, tu mi się coś krzywo zrzuciło. Natomiast... A, no teraz widzicie, teraz mi się tak zapakowało, czyli raz może trzy... Mógłby brać więcej, ale nie bierze, nie? Nie wiem dlaczego tak. Myślę, że trzy rządki palet by mógł spokojnie ładować. Znaczy, pewnie gdybym ja to ładował, pewnie bym tak załadował. Znaczy nie wiem, czym tak ładnie załadował. Jak mam być szczery, moi drodzy. Jeszcze tak tego tej ładowarki kołowej nie opanowałem. Zobaczymy. Ale szybko idzie. To będzie bardzo szybki odcinek, widzowie. Bardzo sprawny, a jednocześnie szybki zarobek, nie? Bardzo szybki zarobek, słuchajcie. No ale wiecie, pracowałem na to kilka ostatnich odcinków. Nie można powiedzieć, że to spadło z nieba. Poczekajmy. Bo to naprawdę kilka ładnych odcinków, słuchajcie, na to pracowałem. Sadząc drzewa, czekając 3 lata, aż urosną, ścinając te drzewa. I uwierzcie mi, że ścinanie tej ilości drzew czasem mi już wychodziło nosem, uszami, każdą częścią ciała. No bo to też nie jest takie, wiecie, no ile można, no jedno, dwa, trzy drzewa, tak? Ale ja 1000 drzew posadziłem. Przypuszczam, że ściąłem może... A czemu więcej nie chcą? Co, jest jakiś limit na godzinę, tak? O kurde, widzowie. Nie. Dobra, bo się wystraszyłem, że jest może jakiś limit sprzedaży. To po prostu mi... Ten marker. Dobra, pierwszy milion, widzowie. Nie, no 2 milionów raczej nie przekroczymy. To jest niewykonalne, słuchajcie. Chociaż 5 cieśli, nie? Zobaczcie, 5 budynków z cieślą stworzyłem i naprawdę, naprawdę wydaje mi się to opcją fajną. Dobra, tu już chyba nie wypluję, wszystko już... A nie, wypluję, tak wypluję, to dajesz. Dajesz, panie Heniu, dajesz.
Dajesz, panie Heniu. Panie Hawranek, no elegancko, podoba mi się to. Bardzo mi się podoba, bo tak jakby ten, no mówię, przemysł leśny bardzo mi do gustu tutaj przypadł. I to jest fajne takie, wiecie, że możemy sobie bawić się w zboża, takie tanie rzeczy, gdzie na których się nie zarabia, a jednocześnie dodatkowo, jak widzicie, sobie kasę trzepać na przemyśle drzewnym i można bawić się w rolnika teraz, nie? Mając fajne sprzęty, że nam kasy na sprzęty nie zabraknie. Możesz, drogi widzu, napisać w komentarzu oczywiście, co uważasz, że mogłoby się, co byś chciała zobaczyć w następnych odcinkach. Chciałbym się zmierzyć na pewno z, już rzepaku dosyć, ale z drugiej strony pamiętajcie, że w tej chwili możemy zrobić taki manewr, że własną olejarnię możemy wybudować i możemy to też posprawdzać, moi drodzy. Także zobaczymy, jak to tutaj będzie. Bo może, wiecie, teraz mam taki plan, że na przykład jest plan oczywiście na zwierzęta. Kury, krowy, to bym chciał sprawdzić. I potem wiadomo, jakaś pizzeria czy szklarnie, jakąś pizzerię, bo takie widziałem budynki, że tutaj są. I to mi się bardzo, słuchajcie, podoba. Bardzo mi się to podoba, bo wtedy nie będziemy do jakiegoś punktu dziwnego skupu jechali, tylko wiecie, tylko sami będziemy mieli ten punkt skupu, nie? Także bardzo fajna opcja. Coś czuję, że chyba jeden z ostatnich kursów. Mi się wydaje, moi drodzy. Także chcę taki mieć plan i oczywiście jakoś to fajnie mieć wszystko zrobione. No i oczywiście gospodarstwo też zamierzam bardzo fajny sposób, widzowie, sobie urządzić fajną chatę rolnika, wiecie. Już myślę, że pracujemy na to, to też musimy mieć fajnie urządzone, no ale to no to przyjdzie czas. Garaże, tak jak mówiłem, chcę, żeby każda maszyna miała swój własny garaż, żeby no to po prostu miało jakieś ręce i nogi. 5 cieśli wybudowałem. No, podoba mi się ten plan, ale to już chyba będzie ostatni faktycznie kurs, bo już więcej wypluwać nie chcę. Czy możemy sprawdzić? Tu jeszcze wypluło. Nie, jeszcze jeden kurs nas... O, widzowie, jeszcze jeden kurs nas będzie czekał. Fajnie. Czyli z 1,5 miliona myślę, że powinniśmy na koncie mieć. Czyli zobaczcie, pracowaliśmy na to dosyć długo. To było to sadzenie drzew, wiadomo, czekanie. Była inwestycja w sprzęty do leśnictwa. Tylko pamiętajcie, że to jest jakby ciężko przeliczyć, jaka ilość drzew. Jakbym miał tak plus minus określić, jakie to są drzewa, to są te, które przy drodze rosły. Bo te, które wam pokazywałem, co są pościnane, no to przecież one, moi drodzy, jak widzicie, kurczę, jeszcze nie zostały nawet dostarczone. Tam jeszcze mamy, a mamy tych drzew. O. Jak wypluwa, to może od razu. Także mamy, słuchajcie, tych drzew jeszcze od groma i trochę. Gdzie jeszcze ile jest niepościnanych. Także ja nie wiem, czy to miejsca w tartaku starczy. Dlatego chciałem sobie tak jakiś fajny magazyn, fajne miejsce do magazynowania, słuchajcie, tych drzew. Nawet ten magazyn, o którym mówiłem, się wykrzywiło. On też może dostarczać jakby automatycznie drewno do tartaku, więc wtedy ja bym raz tylko woził do magazynu. No, no jest to, moi drodzy, jakaś opcja, natomiast muszę to przemyśleć. Bo jest taka opcja, nie? Że magazyn tylko magazynuje to drewno. Tylko on był taki duży i ten, który miałem, no po prostu on powinien być w drugą stronę ustawiony, a w drugą stronę mi nie pasuje, bo tam bym kawałek pola za sobą zniszczył, który zresztą nie należy do mnie. A w ten układ, jaki wam pokazywałem, jak był ten magazyn wybudowany, to ciężko tam się wjeżdżało z tym drewnem, tak powiem. Także dobra, jeszcze jeden kurs, a myślałem, że będzie ich mniej jednak. Moi drodzy. Myślałem, że tych kursów będzie mniej. No to już będzie raczej ostatni. Się nie spodziewał nic innego. Raczej będzie ostatni, czyli wyjdzie na to, moi drodzy, że
Zarobiliśmy 1 400 000. No pewnie będzie ten 1 400 000. Jeszcze poczekajmy chwilę, czy coś nie chcę tutaj wypluć. Sprawdźmy. Wszędzie pusto. A nie, tu jeszcze wypluwa. O kurczę, ale fajnie. Dobra. No to moi drodzy, fajnie. No to tak wygląda sprzedaż moich mebli. Tutaj sobie zmienię, tak jak mówiłem. No i w następnym odcinku będziemy już lecieli z jakąś dalszą... z jakimś rolnictwem, bo wiecie, to leśnictwo jest bardzo fajne, jakby i kręci mnie. Ja to sobie gdzieś tam będę po prostu te drzewa na bieżąco ścinał, to też zobaczymy. Bo powiem wam tak, no raczej ze swojej części raczej za dużo ich nie pościnam. No bo nie zdążę, no bo to jest bardzo pracochłonne, więc myślę, że słuchajcie, kupimy jakieś jedno, dwa pola, ale to zrobimy oczywiście w odcinku następnym, żebyście widzieli. Jedno, dwa pola może słuchajcie, kupimy i na tych polach właśnie się zajmiemy rolnictwem. No, także mamy no 1 400 000, bo było 100 tysięcy mieliśmy, nie? 100 tysięcy mieliśmy, zobaczmy tutaj, moi drodzy, w nasze fundusze. Sprzedane produkty 1 406 000 euro. Także jak widzicie, całkiem spoko. Całkiem spoko. Oczywiście to jak widzicie, no w maju też miałem spore koszty, bo robiłem budowę, a budowa to było kształtowanie terenu. Także tym to jest taki akcent, moi drodzy, którym mogę powiedzieć, że no całkiem fajnie. Tak wygląda to całe miejsce. Tutaj jak widziałem, jak wam pokazywałem ostatnio. O, tutaj jeszcze sobie takie coś dobudowałem, bo stwierdziłem, że będzie łatwiej wyjeżdżać, wjeżdżać. A też nie chcę za dużo betonu, więc sobie na środku postawiłem taki trójkącik. O, proszę. Świecą ładnie latarnie, wygląda to myślę, że niesamowicie. A tutaj był ten właśnie magazyn na drewno. Tutaj jeszcze jakieś belki widzę, że wypadły z niego. Natomiast no w tę stronę jak stoję, tutaj był ten ciężki wjazd trochę. No nie wiem, mógłbym, zależy jaki on by był długi, ale tutaj jakoś tak było to no nieporęczne. Także myślę, że za duży jest ten magazyn. Myślę, że go pomyślimy z czasem. Na razie nie chcę tu nic przebudowywać. Na pewno... nie chcę niczego stawiać tu na początku, bo tutaj trochę takich drzewek posadziłem. Chcę, żeby to... pamiętajcie, że z mojej tutaj perspektywy, gdzie będę swoją haciendę budował, zobaczcie, jak to teraz w nocy ładnie wygląda. Tutaj gdzieś będzie moja chatka stała. I zobaczcie, jak to jest ładnie wszystko oświetlone, jak to jest... no pięknie, nie? I tutaj też oczywiście jakieś lampy przy drodze dam. Dam płot, dam żywopłot. No zobaczymy, to już będzie odcinek, w którym będziemy to robić, ale nie jestem, moi drodzy, przekonany, czy... w następnym odcinku, bo tak jak mówię, chciałbym no, nie przetracić tych pieniędzy. Wiadomo, że no, meble muszą ileś czasu potrzebują, żeby teraz się wyprodukować. To się nie stanie z dnia na dzień. Więc tutaj to musi się dziać. A ja bym się po prostu zastanowił, moi drodzy. Może kupię to pole za tartakiem. Jest taka opcja, słuchajcie, bo wtedy tutaj też byśmy mieli blisko do siebie. Może to pole sąsiada, nie wiem jaka jest też cena, możemy sprawdzić sobie ceny i to będzie taki aspekt do zakończenia odcinka. Szóstka kosztuje, moi drodzy, 150 tysięcy, czyli wcale to dużo nie jest. Tutaj 145, czyli ten teren jak najbardziej teoretycznie mógłbym wykupić. Teoretycznie. A, bo ja jeszcze mam miejsce, słuchajcie, tą siódemkę kupiłem, to jeszcze za drogą mam miejsce, czyli tam bym mógł coś wybudować. Może niekoniecznie magazyn drewna, ale coś tutaj, jakieś punkty skupu mógłbym wybudować. Czyli jeśli bym kupił to pole, na przykład numer 20, to już mnie nie stać. Nie stać mnie. I to pole, to wtedy tutaj, gdzie jest ten cycek, zobaczcie, mógłbym jakieś punkty skupu, typu ja mówię o tym miejscu. Patrzcie, moi drodzy. I okazuje, że to ta część też jest moja. Dopiero teraz się zorientowałem. To jest moje tu. Nie? I tutaj przy drodze, myślę, jak tutaj mamy ten supermarket, to tutaj jakieś punkty skupu również by mogły być do... no zobaczymy, czy mleczarnia, czy olejarnia, w zależności co my tutaj byśmy zrobili. Czy kupiłbym to pole? No komuś tutaj to nie moje, to nie moje. A widzicie, komuś tu drzewa poprzesuwałem na pole. Będę musiał to potem posprzątać. No wtedy dałoby mi też perspektywę jakoś to tutaj ogarnąć, bo ta część tutaj, no jak widzicie, no nie wygląda za ładnie. I ten teren jakoś bym chciał tutaj wtedy ogarnąć, wyrównać ten żywopłot, zrobić prościej, to
To bym był w stanie zrobić, tylko no musiałbym to pole też kupić. I myślę, że to mogłoby tutaj sobie jakieś pole. No myślę, że mogłoby sobie być. A co tutaj rośnie? Bawełna gościu posadził. Ciekawe jak. O, tutaj to w ogóle jakieś tam. Widzicie, kosmosy są. Także to by trzeba kupić. No przemyślimy. Tutaj jakieś słoneczniki chyba, czy. Tak, słoneczniki. I tą część mamy też naszą, to może jakieś punkty skupu. Do przemyślenia, moi drodzy. Ta część tutaj też jest jeszcze moja. Tutaj też jakiś punkt skupu można postawić, to jakby wiecie, nie. No zobaczymy. Zobaczymy, jak mi to będzie pasowało. Właśnie, bo tu przy drodze też mogę mieć punkt skupu, a wjazd może być od tej strony. Zależy, jak tą drogę tam zrobię, nie? To jest wszystko, myślę, że do przemyślenia. No tutaj coś się popsuło w wyniku mojego równania terenu, no ale nie moja wina. Ważne, że u mnie jest równo. O, sarenki. Ważne, że u mnie jest równo. No dobra, no to tutaj też jest trochę krzywo przez ten znak drogowy. Musiałbym go wywalić, odsunąć, wtedy bym wyrównał. Ale to wiecie, takie szczegóły to już będziemy robić. Tu w miarę jako tako mi wyszło. Zobaczcie, to równanie tego terenu nie ma tragedii, jak sami widzicie. Więc na pewno będziemy tu wstawiali fajną bramę, fajny płot, domek. To wszystko będzie, ale nie w następnym odcinku, bo to. No myślę, że nie. Chyba, że zrobimy zaczątki do tego, budując jakieś garaże do maszyn. Bo tutaj w tej części, tak jak wam mówiłem, też chcę zrobić bramę, która będzie prowadziła na wprost. I tu bym chciał mieć jakieś garaże do maszyn. Zobaczymy jeszcze, jak to ogarnę. Jak widzicie, mam jeszcze dużo do posprzątania, do wywiezienia to całe drewno, którego, no nie wiem, ile tu jest nawet litrów. To jest nawet ciężko, słuchajcie, określić. Zobaczcie, ile tu jest, moi drodzy, drewna. Ile jeszcze do ścięcia tego drewna przede mną. O, tu nawet belka na ulicy leży. Także jest co robić, moi drodzy, jest co robić, bo ta część też tutaj przecież do mnie należy, zobaczcie, aż dotąd tu mamy do ścięcia te drzewo, a potem może kupimy tą część tutaj, nie wiem, czy tutaj coś jest fajnego. Jak widzicie, no, o, no nie chce mi się tu biegać po tych krzakach, będziemy myśleć, w każdym razie, jak będzie trzeba zrobić jedno konkretne pole, to ja mam taki plan, że zrobię duże pola, bo one może tu nie są zbyt duże, te pola, ale tam, gdzie zrobię pole, to będzie. I tu pewnie będzie jakieś pole, nie mówię, że nie. Ale to zależy, jak ten teren zagospodaruje z domem gospodarza, więc nie chcę tu na razie się za pole zabierać, wolę kupić jakieś. No i chyba to tyle w tym odcinku. Niech będzie taki krótszy odcinek dzisiaj. Także dzięki, drogi widzu, bardzo, że jesteś, że oglądasz. Będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów, a mnie to też zawsze motywuje i możecie jak najbardziej napisać, jak wam się podoba ta moja część fabryczna, którą tutaj stworzyłem, oświetlenie. No poza tym tutaj małym mankamentem, ale obiecuję to poprawić, zrobię to jakoś ładniej. To poprawię. Tutaj też tyle miejsca, jak widać, jest niepotrzebne. Także myślę, że tutaj wejście przecież też może być takie. Wiecie, będę to zaraz robił poza odcinkiem, bo aż słuchajcie, patrzeć na to nie mogę. Aż nie mogę na to patrzeć, że to jest taki ten wjazd ciężki i tutaj jest taki skopany i tutaj jeszcze tak coś trochę krzywo, także to będę poprawiał z pewnością. Dobra, to trzymajcie się, moi drodzy, tutaj może na tyle tego marketu się z wami ładnie pożegnam. Dzięki bardzo i do następnego. Trzymaj się, cześć!